Rumyki live audycje na żywo. Codziennie, 7 dni w tygodniu, co wieczór spotykamy się na platformie Facebook Gaming. Pij do linku w opisie albo na platformie Facebooka. Wyszukaj Dobrodziej, obserwuj, zalajkuj i kliknij w ten dzwoneczek. A także na G2 najtańsze giereczki z kodem DOBRO 3% zwrotu. Link również znajduje się w opisie. Zapraszam. Dobrego dnia, witam wszystkich bardzo serdecznie po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii Przygód Tytanowego Jacka, jego kroniki, jego karczma, to jest Crossroads Inn. Dzień dobry i słuchajcie, właśnie udało mi się przeinaczyć, gdzie oni idą? Myślałem, że to moi klienci, tak ładnie na nich najechałem, a oni przeszli obok. No nie wierzę, no po prostu. Co jest? A, bo ja mam gospodę zamkniętą, dlatego. No dobra, udało mi się przeinaczyć, zobaczcie, na pokój gościnny i questa nam zaliczyło, więc mamy zadanie zrobione. Możemy sobie w tej chwili odebrać nagrodę elegancko. Bardzo ładna frekwencja, jeśli chodzi o łapeczki w górę pod poprzednim odcinkiem. Jednak, kurde, coś tam pomaga, jak dobrodziej trochę pomęczy, pożebra, postęka o te łapeczki w górę. Elegancko, ładnie to wygląda, po prostu ładnie to wygląda. Tak samo jak ładnie wygląda bluza Dobro Team. Taka ciepła, z kapturem, kurde, normalnie założę. Teraz byłam słuchawki i za dużą głowę, ale bardzo fajne bluzy na zimę na www.dobrodziej.shoplo.com. Link macie w opisie, jeśli chcecie sobie kliknąć, zobaczyć, co tam można kupić. Chyba, że lubicie zimno, to wtedy możecie sobie kupić majtki z moją twarzą. Tak jest, no, dokładnie. Dobra, odbieramy. A, zanim zapomnę, przyszedł do ciebie list. Zdaje się być od jakiejś eleganckiej damulki, bo pachnie tyloma perfumami, że je sam poczułem, że zaczynam ładnie pachnieć. Wujaszek, to jest dobry, zabijaka. No dobra, zerknijmy. Szanowny karczmarzu, wieści w Overvale rozchodzą się tak szybko... A nie, to czekaj, to list, to nie głos wujaszka. Szanowny karczmarzu, wieści w Overvale rozchodzą się tak szybko, jak rozchodzą się daleko. I tak też dowiedziałem się o nowej karczmie w Crossroads. Jako, że jestem wielką miłośniczką... A nie, to czekaj, kobieta. Poznawania nowego? Z wielką przyjemnością poznałabym takiego młodego i zaradnego karczmarza jak wy. Naturalnie, towarzystwo mi nie wystarczy, więc oczekuję na moją wizytę komnaty godnej hrabiny. Z wyrazami szacunku, dama dworu króla Owena, hrabina Elisa de Von. Jakaś hrabina chce nas odwiedzić, jakaś dama dworu chce nas odwiedzić. O, dama dworu? Wspaniale, ha, mówiłem, że nowa karczma to strzał w dziesiątkę. W której damie mowa? O której, a o której damie mowa? Jeśli dobrze rozumiem, to hrabina. Dama dworu króla Owena, hrabina Elisa de Von, w każdym razie tak stoi w liście. Słyszałem o niej, potężna kobieta z koneksjami na całym dworze, podobno też wyjątkowo piękna. Ale co taka szlachcianka mogłaby chcieć od nas? Kurde, podejrzane to wszystko jakieś. Myślisz, że jesteśmy w niebezpieczeństwie? Mam wrażenie, że trochę przesadzasz, Martin. Wizyta pięknej hrabiny to świetna reklama dla naszej karczmy, nie sądzisz? Szczęście się do nas w końcu uśmiechnęła, a ty narzekasz jak zawsze. Z takim podejściem nic nie osiągniemy. Ale co ona może od nas chcieć? Jeden zły ruch i możemy zdobyć nowego, potężnego wroga. A zignorowanie jej wizyty brzmi jak bardzo zły ruch. Damy tutaj. Chociaż 55% szansy tylko mamy. Ale dobra, spróbujemy zapału. O cholera, nie udało się. Nie udało się, porażka niestety. Ale mamy i tak wzrost, umiejętności, elokwencja. Czasami sam nie wiem, jak cię traktować. Niby mężczyzna z ciebie, a jednak dziecko. Nie bądź naiwny, szczególnie jeśli chodzi o potężnych i wpływowych ludzi. Hrabina na pewno ma jakiś ukryty motyw. Musimy się dowiedzieć, co nim jest. Słabsza relacja z Martym. Martin trzęsie się w gniewie. Kurwa, wujaszek, spokojnie, bo mi tu zaraz wujaszek ciosa sprzeda. Myślisz, że jesteśmy w niebezpieczeństwie? Jest to możliwe, mój chłopcze. Nasz konflikt z Rockburym na pewno wpłynął i na innych potężnych szlachciców. Z drugiej strony, wizyta kogoś tak znanego może być dla nas prawdziwym darem od losu. Chyba najlepiej będzie, jak powitamy hrabinę z uśmiechem i spróbujemy wykryć, o co jej chodzi. Ale do tego potrzebujemy prywatnej komnaty. Ach, czyli O, czemu mi teraz przyniosło na ten? Witam, witam, to może otwórzcie karczmę, żeby oni tutaj zawitali do nas. No, otworzymy karczmę, bo tu już jeden dzień minął od początku odcinka. A ten co robi? Jakieś misje? Nie, myślałem, że jakieś misje. Co on tak stanął przy tym? Dobra, karczma otwarta. Chyba możemy zacząć tutaj kombinować. O, mamy, widzę, że wujaszek sobie odpoczywa. Wujaszek sobie odpoczywa w wyrku i bardzo dobrze. Ciekawe, czy oni się tak jakby lepiej czują, szybciej regenerują swoje siły, jak tak się przykują do łóżka i śpią w tych swoich salkach.
No dobrze, czyli dzisiaj będzie trzeba to rozbudować, ale będziemy potrzebować trochę pieniędzy, więc dopóki tych pieniędzy nie zarobimy, no to trochę czasu będzie musiało pójść. Karczmy trzeba odpalić na maksymalną szybkość. Jak tutaj wyglądamy, jeśli chodzi o zapasy? W ogóle co my mamy? Kufel lagera, kubek wina stołowego, grillowa zupa chlebowa. Może jakieś nowe rzeczy byśmy dodali do tego, do menu? Co my tutaj mamy? Grzyby w chlebie. Co tu jest potrzebne? Zioła? O, i to lubią ci. No, fajnie by było grzyby w chlebie. Chyba dodamy grzyby w chlebie. Czyli będziemy musieli zioła i grzyby też dodać. Okej, tak zrobimy. Dodamy tutaj cyk. 70 niech będzie cena. I musimy tutaj zamówić. O, możemy odebrać, dobra. Elegancko. Twoja renoma wzrasta. Ach, moja renoma wzrasta, dokładnie. Dobra, na razie sobie zapauzujmy. Targ przy Starym Moście chyba jest taki najlepszy. No tak, będziemy potrzebować, pokaż zapasy. Dobra, raz cebula. Dwa razy chleb, a nawet trzy razy, bo teraz mam nowe danie. Kiełbasa dosyć. 109, nie, to nie jest wcale drogo. Kiełbasa dwa razy. O kurde, ja nie mam pieniędzy. Jasnych ciul. No to nieźle, żebym się załatwił. Chyba czas na pożyczkę. Tak mi się wydaje, że chyba czas na pożyczkę. Co prawda, jesteśmy zadłużeni w tym banku na 4400, ale w tym banku mamy wszystko spłacone. Więc wydaje mi się, że możemy tutaj. No, powiedzmy 3000 to 300 dukatów więcej. No, albo może tak z 5000. Tak, weźmiemy z 5000 pożyczki. To się wszystko spłaci na luziku. Dobra, biorę tutaj pożyczkę 5000. Robimy zamówienie z targu przy Starym Moście. Dobra, to jeszcze raz grzyby. Raz, dwa, trzy. Kiełbasa, raz, dwa, trzy. Chleb, raz, dwa, trzy. Cebula, raz. Zioła jeszcze będziemy potrzebować. Raz, dwa, trzy. I czego jeszcze tutaj tak mało mamy? Piwska, wina. Świeczek w sumie. Nie no, świeczki jeszcze mamy, ale można by. W sumie piwska dokupię, bo piwsko bardzo szybko schodzi. Gdzie tutaj mamy piwsko? Lager, lager, lager. Cydr w sumie. Czemu ja nie mogę cydru dodać do mojego menu? Cydr to ja bym serwował. Cydr taki kurde latem z lodem. O! Wspaniała sprawa. Polecam. I tutaj robimy 15 i potargujemy się trochę, żeby zbić cenę. 10%. Dobra, jedzie do nas. Mam nadzieję, że nikt tego nie zapierdzieli, bo nie wykupiłem tego ochrony. No ale nic, trudno. Dobra, jedzie. Może nic się nie stanie. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ocie panie, jaki syf tej karczmy. Za chwilę zamykamy. Niech dobiją do 5000 guldenów. Zamykamy karczmy, niech oni zajmą się sprzątaniem, a my zaczniemy się rozbudową. Mam nadzieję, że 5000 nam starczy, kurczę, na no rozbudowę tego wszystkiego. No nic, no będziemy sprawdzać. W sumie to ja tutaj wielkie plany mam. Wielkie... Co tu się dzieje? Pana! Co pan tam robi w tym kiblu? Wyjdź pan. Jakiś chłop w kiblu stoi i nie chce wyjść. Co on tam? Przepowiedni szukasz? O! Właśnie, to jest ten, wy nie wiecie. Poznajcie Hakima. Hakim jest lokalnym ochroniarzem, który zdecydował się dla nas pracować. Jego główną cechą jest to, że jest cwaniakiem i ma łysą glacę. Doskonale. Także no, Hakim tutaj robi robotę. Jak on wygląda w ogóle? Hey man, you gotta leave. Tylko co z tego? Zapuka do tego klopa i tutaj ten gościu no nie chce coś wyjść z tego. O, dobra. Dobra, no posłuchał chłopa, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, jaki jest plan? Plan jest taki, że zamykamy teraz karczmę, oni sobie dobiją pewnie teraz jak ostatnich klientów obsłużą do 5000. Jak dobiją do 5000, to robimy takie coś. Już wam pokazuję, jaki tutaj jest plan. Jest 5000. Bierzemy to pomieszczenie i robimy tak. Robimy tak. No nie? I robimy. Nie wiem, czy to jeszcze bardziej rozbudować ten magazyn? O jedną kratkę? Już bardziej się nie da. A, okej, czyli to już jest taki limit. Kurde, ale prosiłbym, żebyś to w ten sposób nie robił. Czemu nie mogę? O? Tak. Może to jeszcze bardziej rozbudować? Bo tak, to zrobimy tutaj w ten sposób. Tu będzie wyjście, co nie? Czekaj, jeszcze to bym musiał wziąć. A, nie mogę. Czyli to może być, dobra, czyli to musi być tutaj. Jeśli to tak robimy. Bo tutaj chcę taki magazyn zrobić, co nie? Nie, chyba lepiej jak tutaj będzie. Tak.
Tak zrobimy. Tak zrobimy. I tutaj zrobimy tak, drzwi. Takie wyjście. Od dawna już to chciałem zrobić, a teraz dopiero mam okazję, co nie? Pyk. No i piękne takie wyjście, tutaj jeszcze tylko musimy pomalować, żeby się zgadzało. To jest tak, jakie to są? Pożółknięte ściany, jeśli się nie mylę, prawda? Tak. Ładnie, podłoga. Podłoga jaka tu jest? Taka jasny beż czy coś takiego? Tak, coś takiego. No i bardzo ładne wyjście. Bardzo ładne wyjście, a tutaj zrobimy, kurde, wejście. Może takie? Tak, ładne drzwi. Ładne drzwi i pusty pokój. Pusty pokój. I to będzie cyk. Może taki ekstra magazyn? Nie wiem, coś takiego. Coś takiego. To możemy lekko przesunąć, bo widzę, że tutaj zachodzi. O, w ten sposób. Dobra. Taki pusty pokój. I tutaj zrobimy schody. Tylko zanim zrobimy schody, już się nauczyłem, żeby lepiej, lepiej najpierw wybudować piętro i dopiero wtedy schody. Wtedy to najlepiej działa. No takie coś, cyk. No, jest pusty pokój, elegancko, czekaj. Teraz musimy światła jakieś, czy jakieś oświetlonko. Ja tutaj bym dał takie po prostu. Jeszcze nie wiem do końca, co ja w tym pokoju zrobię. Jeszcze ten, podłogę. Może taką, o? Pokaż. To? Czemu nie mogę? Serio? A, dobra, bo to jest... A, dobra, bo to już taka podłoga jest wybrana. A jest jaśniejsza na tym tym. Takie coś nie. Takie coś nie. Trochę marnuję tutaj pieniądze, ale trudno. Trudno, kto bogatemu zabroni? Jakie pejzaże, ty. Hej, jak... O, kurwa. Elegancja Francja. To takie kuchenne bardziej. To chyba do kuchni bardziej by się nadawało, nie? Jakbyśmy takie mieli, o. O, od razu lepiej to wygląda. Od razu lepiej. No tutaj, no dobra, niech będzie na razie kamienna podłoga. Mi to tam nie przeszkadza. Kurde, 1300 mi zostało. No to trochę... Trochę przypał. Teraz tak, jak wejdziemy na górę, tu będzie trzeba kolejny pokój zrobić, taką klatkę schodową, no nie? No bo schody będą, schody chyba tutaj będą wychodzić, tak mi się wydaje. Tak, 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 tak. Czemu tu na przykład nie mogę wybudować? Za bzdura. Bo tak, schody będą tutaj wychodzić i tu będzie taki korytarz po prostu, który będzie prowadził do pokojów gościnnych, co nie? Tak będzie korytarz i po prostu tak. Chociaż czekaj, tak jakby zrobić? Spróbujmy tak zrobić. Co tu się dzieje? Czemu to tak się zrobiło? A? Tak? Korytarz, za mało złota. Kurde bele! Czy to jest przez to? Czy to jest przez tą lampę, którą tu postawiłem? Wow, a gdzie tu... A, dobra, tu jest. Never mind. Tak, to jest przez to. Dobra, potrzebuję więcej złota, a mam cały czas pożyczki. Pożyczki w banku, więc trochę niebezpiecznie tutaj pogrywam. Aczkolwiek wydaje mi się, że teraz będzie to o wiele lepiej z dostawami, bo tu będą po prostu wchodzić, bang, 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 rozkładać to wszystko w kuchni. Także powinno być o wiele lepiej. Ładną mamy kuchnię, kurde, podoba mi się. Z tymi płytkami teraz to jest bajka. I ten grill ładnie pasuje, tutaj to. Fajnie, fajnie. Teraz, kurde, ten zmywak lepszy bym im kupił, bo chyba sobie zasłużyli, co nie? No, dobra. Czyli tutaj będzie tak, tu będzie taki pokój właśnie, nie wiem, czy pokój gier, czy coś takiego. To jest pusty pokój na razie. Ale jakby tutaj schody zrobić takie na górę? No, może coś z tego by było. Może, może. A ten co robi? Hakim, co ty świrujesz, pawiana? To jest pusty pokój. Wyjdź mi stąd. Wyjdź stąd. Idź sobie.
Hakim, wyjdź stąd! On chce kogoś wykopać, ale chyba nie wie kogo. Hakim, co się dzieje? Nie rozśmieszaj mnie. Cicho. Akcja, patrolowanie. A, on patroluje, wyrzuca. Dobrze, no dobrze, jak patroluje, no to patroluje. No niech stąd wyjdzie, jakby stąd wyszedł, to ja bym zamknął tu drzwi, żeby oni tu nie włazili, bo bez sensu. Bez sensu. I na razie to zgaś te. Zgaś te świece, bo to jest mi niepotrzebne. No dobra. Dobra, musimy trochę tutaj popracować. Pracownicy odpoczywają. Jak wszystko będzie gotowe, to zarobimy trochę pieniędzy, spłacimy pożyczki z banku i zabieramy się za budowę górnego piętra, na którym będą pokoje dla VIP-ów. Uuu, Holender, no. Trochę nam to zajęło, ale powoli wychodzimy na prostą. Nasza karczma zaczyna pracować jak dobrze naoliwiony zegarek, albo jak dobrze nawoskowana świeczka wsadzona w świecznik w naszej karczmie. Dokładnie tak. Duże plany tutaj mamy, minęło z dobre 45 minut, musiałem tutaj pograć i zobaczyć, jak to wszystko chodzi, zoptymalizować kilka rzeczy, zrobić kilka dużych zamówień, no i przede wszystkim spłacić pożyczki w bankach. Już nigdzie nie mamy żadnych, jak widzicie, pożyczek w bankach, w tym też tutaj już nic nie ma, możemy tam zabrać znowu pożyczkę, wziąć pożyczkę, jeśli chcemy, ale po co, skoro mamy 4300 guldenów na koncie, naprawdę ładnie to wygląda i już wiem, że w przyszłości będę chciał rozbudować pokój gościnny tutaj, w ten sposób, żeby wsadzić tutaj co najmniej z 15 łóżek, a nie 5, tak jak tutaj mamy. Rozbudować pokój dla pracowników, żeby było 10 łóżek, bo w tej chwili zatrudniamy 10 osób i chciałbym, żeby, jeśli się tak wszystko zazębi, że każdy ma swoje łóżko i może jednocześnie odpoczywać, bo to dużo daje im do humoru i później oni ładnie się uśmiechają do klientów i po prostu lepsze pieniądze wyciągają. No i może tutaj też powiększymy tą salę, żeby więcej stołów wsadzić. Także będzie tutaj taki ładny wjazd, ale będzie tutaj tak zamknięty przez... przez takie pomieszczenia, no nie? Tutaj wiadomo, zaraz poprowadzimy schody, a tutaj stwierdziłem, że tutaj chciałem jeszcze poszerzać, ale jednak tego nie zrobię, bo tutaj będziemy mieli ogródek, jak przyjdzie na to czas i będziemy w stanie hodować własne roślinki, no to wtedy będziemy tutaj hodować pomidory, cebulę, szczypiorek i tym podobne. Dobra, my tu gadu, a wypadałoby przenieść się na górę i zająć się budową. No tak, zająć się budową, tylko cyk. I tak, tu będą schody, no nie? Tak, tu będą schody, tak. Tak, tu będzie jeden pokój. Tu będzie jeden korytarz. Tu by był drugi. W ten sposób bym to zrobił. Tak, żeby były takie korytarze i po prostu by był jeden pokój, drugi pokój, trzeci pokój dla VIP-ów, a tutaj może postawimy... kolejny bar? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą plany. Ile to mnie kosztowało? Nie za dużo, okej. Teraz mamy pokój pracowników, pokój prywatny pokój. Okidoki, prywatny pokój, doskonale. To będzie prywatny pokój dla hrabiny. Hrabina na pewno będzie zadowolona. I teraz tak, schody. Jeśli chodzi o schody, to schody chciałbym postawić właśnie jakie? Takie? No, nie są złe te schody. Te też nie są złe. Ale te jakie, te są ładne. Te są ładne schody, kurczę. Tylko jak tak patrzę, to właśnie te schody, tak powiem wam, musielibyśmy drzwi chyba tutaj przesunąć, co? A, trzeba by drzwi tutaj przesunąć, żeby to tak ładnie wyglądało. To co wtedy tutaj zrobimy? A jakbym tutaj postawił? Nie, no to bez sensu. Najlepiej to, jedna opcja to tutaj postawić te schody. Bo najlepiej tutaj. Czekaj. Może? Ta, tutaj postawimy. No, tutaj będzie spoko. Tylko kurwa, Hakim tutaj mi... Aj, wlazł w to. Ciekawe, czy on teraz stąd wylezie. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, jest zrobione. Teraz podłoga. W ogóle tak, ściany. Tutaj zrobimy ściany takie... Takie. Na przykład. O. Albo nie, albo tak, niech będzie. A pokój dla VIP-ów będzie miał oprawę taką. Może taką? O nie, już mi się złoto skończyło? What? Jak to? No nie, ja na to nie pozwolę. Pożyczka z banku. O, komnata dla hrabiny? Ale ja jeszcze nie skończyłem, halo wujaszek, uspokój się. Moi goście skarżą. Cicho, co mnie moi goście obchodzą?
Pożyczka z banku, no nie, no muszę tutaj mieć, dawaj im pięć koła, dopiero to spłaciłem, ale biorę jeszcze raz. Trudno się mówi, ja to muszę skończyć, nie ma opcji, nie ma opcji, kurde bele. Tylko czy ja chcę taką? No nie, no takie to mi się tak średnio podobają. Chyba, że takie coś. O, takie coś i podłogę damy ciemny taki ten. Albo taki, o. O, ładne, ładna komnata będzie, bardzo ładna. Drzwi zrobimy takie. Takie ładne drzwi, o. Piękne drzwi, tutaj będzie taki pokój. I teraz tak, pokój gościnny. Na pewno z dwa świeczniki będą potrzebne, no nie? Tak na bogatości, okej. Teraz jakaś tarcza taka elegancka. Taka tarcza elegancka. Jakiś obraz taki, kurwa. Obrazy muszą być takie wykwintne. Bo to dla hrabiny pokój to wiadomo. Takie coś. O cholera, to są drogie. 1000 to kosztowało, ja pier... Wow! Łóżko takie dobre, wyborne takie łóżko. O! Nie ma jakiegoś lepszego łóżka, żeby tutaj zrobić? Trudno. Nocnik. Nocnik, lustro. 1200, ała! Jakie to są drogie rzeczy! W sumie to jest przeogromny ten pokój, ja mniejsze te pokoje będę musiał robić dla tych wszystkich. Kurwa, no nie mam pieniędzy, no muszę kolejną pożyczkę. Dobra, trudno, i tak się z tego wykaraskam, ja jestem zdolny karczmarz, spokojnie. 5500, no dobra, kolejne 5000. Ajajaj, ale ze mnie to jest biznesmen, spłacił pożyczkę, żeby zapłacić dwa razy więcej odsetek. Tak to się robi, dokładnie. Czy jakieś biureczko takie, o tutaj, takie biureczko, ładne, cyk. Taborecik taki śliczny. I może jeszcze tutaj taki stół, co? O, takie coś byśmy zrobili, o. I takie taborety. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, jakby gości tam ktoś chciał, to nie ma problemu. Dobra, biureczko mamy, lustereczko mamy. Dobra, jakieś takie ozdoby bym tutaj pokładł, może takie rododendrony tutaj, o, albo taki rododendron tutaj. O. O, pięknie. Okna jeszcze muszę zrobić, tu okien w ogóle nie ma, holender. Czaszencja nad łóżkiem, musi być, to jest oznaka szczęścia. Taka czaszka nad łóżkiem. Taka czaszka i takie dwie tarcze. O, ślicznie. Dobra, okna. Okna, daj takie może, albo takie. No, dobra, jest spoko. Jest okejka, podoba mi się. Może jeszcze jakieś wieńce kwiatowe, albo nie, tutaj coś by się przydało. Co by tutaj dać? Może skórę z takiego bydlaka. O, ładna skóra z bydlaka. Okej, okay. Kwiatuszki, takie pierdółki. A daj jeszcze w rogu takie kwiatki. No, całkiem ładny pokój, tak mi się wydaje. Lustro jest, to jest. Ja bym nawet drugie biurko dał, powiem szczerze. No, takie drugie biurko, albo dwa nocniki. Dwa nocniki, jakby kogoś naprawdę mocno przycisnęło, to będą dwa nocniki. Tak jest. I co, ładny pokój? Chyba ładny. Mi się wydaje, że bardzo ładny pokój. Dobra. Myk, pokój zaraz będzie postawiony. Wejście, mam nadzieję. Wyszedł ten z tego? Wyszedł chyba, dobra. Udało mu się. Udało mu się jakimś cudem. Jeszcze tutaj by trzeba oświetlenie postawić. Kurde, ja na tych świeczkach to ja zbańczę, nie? Autentycznie. O. Jeszcze może. Tutaj. Tu jakiś taki magazyn będzie można postawić. Wydaje mi się, że tutaj też drzwi postawimy i oni będą po prostu tutaj magazynować jakieś rzeczy. Trochę to tak nie wypada, jeśli VIP-y będą wchodzić na górę, ale to tam nie szkodzi. Nie szkodzi. Dobra. To zrobione. Jest. Pokój dla hrabiny. Odbieramy sławę. A, ja mam w ogóle ty. Ja mam pełno punktów do rozdania. Ja mam 8 punktów do rozdania, ale ja jestem gapa, masakra po prostu. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Zwiększa maksymalną dobro na raz zamówione. Dobra, nie ma problemu. Odbuduje pomieszczenie sypialnie. Pozwala na wynajmowanie łóżek. Ale przecież ja już mam Przecież ja już wynajmuję łóżka. To co ja to nielegalnie robiłem?
Goście będą bardziej cierpliwi, okej, to też się przyda. Zwiększa liczbę szukających pracy, odblokowuje więcej terenu. O, to jest fajne. Więcej terenu, tak, tak, tak. Odblokuje marchewki w ogrodzie. O, cebulę na grządce. Doskonale. Tu, i co jeszcze mamy? Żarna, które pozwala na produkcję mąki ze zboża. Odblokuje zboże w ogrodzie. Odblokuje spiżarkę na mięso, potrzebuje lodu, by funkcjonować poprawnie. Weź sobie czas na taką plotkę, gdy jakąś zdobywasz. Zmniejsza koszt reklamowania się. Kocioł. Kominek. Może kominek damy, co? Kominek. Kocioł. Okej, no. I jeden punkt nam jeszcze został. Półka na narzędzia. To, o, półka na narzędzia. Da, chyba półka na narzędzia wezmę. A tutaj jakie są jeszcze piekarnicze? Robienie chleba własnego, kapusty w ogrodzie. Pozwala zbudować ziemiankę, w której można przechowywać lód. Odblokowuje bardów. Ej, to może tutaj jednak, co? To zrobimy, ta, to zrobimy. I jak nam wbije tutaj level, to będziemy dalej kontynuować twoja naszą zabawę. A, moja kartka jest brudna i moja renoma wzrasta, idealnie. Kto tutaj pali zielsko? Co ty robisz? Zachwytu nie wzbudza, ale w twarz nam hrabina nie splunie. Pora odpisać na jej list i zobaczyć, co ta kobieta od nas właściwie chce. Odpowiedzi na list, odpowiedz na list, no. Szanowna pani, musimy przyznać, że list jaśnie pani zaskoczył nas równie bardzo, co zachwycił. Nigdy byśmy się nie spodziewali, że ktoś pani rangi mógłby zechcieć odwiedzić naszą skromną karczmę. To rzekłszy, że zapewniam jaśnie panią, że przygotowaliśmy dla was osobny pokój i że z niecierpliwością oczekujemy waszego przybycia. Karczmarze z Crossroads, wyślij list. Przekazałem list kurierom, w międzyczasie spróbujmy zdobyć tyle informacji na temat hrabiny, ile się da. Dobra, doskonale. No, ta już przestała palić zielsko i bardzo dobrze, stół, no. No to jaki tutaj mam? Ja chcę zobaczyć. Prywatny pokój. 3 gwiazdki, no to chyba nieźle jest, nie? To jest najlepszy pokój w moim tym. W moim dobytku, twoi póki co. Goście skarżą się, że twoja karczma twojego pracownika wzrasta. A jak jest brudna? Nie jest brudna, bez przesady. Bez przesady, jest wszystko okej. Teraz tak, zbieramy pieniądze, czy tak, musimy spłacić pożyczkę. Bo wzięliśmy 2 pożyczki, cholera jasna. Wzięliśmy 2 pożyczki, teraz na 10 koła jesteśmy znowu zadłużeni. Ale przynajmniej piękny, kurde, pokój żeśmy tutaj wybudowali. I to jest mega, mi się bardzo podoba ten pokój. Tylko fajnie by było, jakby tutaj jeszcze ktoś, kurde, posprzątał. To już w ogóle by było super. Czy ja mogę tutaj chociaż trochę spłacić? To może ja już zacznę to spłacać, co? 4,5 tysiąca? A tutaj jesteśmy zadłużeni na 5500, no, czyli... Kurde, prawie 11 tysięcy, no teraz 10 tysięcy, no bo tysiaka właśnie oddałem. Ale plan jest taki, że tak, tu będą takie korytarze, tu będzie jeden pokój, kolejny pokój, a tutaj może nawet kolejny bar, chodzi o piętro, no nie? Bo tutaj na dole, no to wydaje mi się, że odblokowaliśmy... Ty, odblokowaliśmy więcej terenu? Nie, nie odblokowaliśmy więcej terenu. Nie, nie odblokowaliśmy więcej terenu. Może to było więcej terenu, w sensie na mapie więcej terenu. Tak? Chyba tak. Chyba było właśnie, że więcej terenu na mapie? Kurwa, nie wiem, pana! Nie mam pojęcia, coś, żem oblokował, ale nie wiem w sumie. Dobra, zarabiać pieniądze, dawaj, dawaj, dawaj. Jak tam w ogóle z zapasami? Czy my mamy co sprzedawać? O, to jest pytanie. 61, tutaj wszystko jest, świeczki, zioła się powoli kończą, pieczarki. Chleb się kończy, chleb trzeba domówić. Dawaj pieniądze, menele! Szybko pieniądze, bo ja tutaj muszę zamówić więcej chleba. Gdzie jest najtańszy chleb? Tu jest najtańszy chleb? Tu jest chyba najtańszy chleb, tak mi się wydaje. Dawaj, pokaż mi chleb. O, tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć chleba. Dawaj jeszcze zioła. Zioła, jakie drogie. Ocie, panie, pieczarki. Dwa. I co jeszcze? Kurde, jakieś naczynia by się przydały też, nie? Naczynia. Kurde, tylko mnie nie stać, już jest 700. Tutaj 125 za zasrane naczynia. Naczynia są drogie, widzę. Naczynia są drogie. To nie wiem, czy ja to chcę. Chociaż 25 to tam. 25 jeszcze tego. Wschodu słońca nie zrobi, jak to mówią. Piwsko, może jakieś piwsko jeszcze domówimy. Albo drewno? Nie. Świeczki? Nie. Cebula? Może cebulę jedną. No, cebulę jedną. No i zrobimy, nie wiem, 2 lagery i 2 wina na przykład, nie? O, w ten sposób. No i mamy 1100, czyli oni muszą tutaj poważnie dorobić pieniądze mi. Raz, raz, dawajcie. Renoma karczmy 22, to ja już powinienem tutaj gruby hajs zgarniać, a widzę, że tutaj ledwo, ledwo. 11 tylko mamy tych.
11 gości mamy w karczmie. I nie wiem, w ogóle mam pełno plotek wędrowniczych i plotek politycznych i nie wiem, co z nimi zrobić póki co. To chyba mi się dopiero później odblokuje. Tak ja mam dziwne wrażenie. Czyli mam nadzieję, bo o ile plotki, jak się nazywają te plotki, ekonomiczne, to ja bardzo szybko wydaję, bo je używam na targowanie się z handlowcami, żeby lepsze towary, taniej towary. No, poziom wzrasta. Taniej towary sprowadzać do naszej karczmy, to tyle te, to już mam 50, oni już w ogóle nie rosną. To jest chyba maksimum, ile można mieć na stanie jednocześnie. No dawaj, zaróbcie mi na to. No dobra, chwilę to zajęło, ale na szczęście udało nam się zrobić mega duże zamówienie do naszej karczmy i wygląda na to, że wszystko mamy pod kontrolą. Mamy wino, mamy lager, mamy chleb. Chleb teraz bardzo mocno schodzi, bo w naszym menu mamy tak. Mamy kwas chlebowy, potrzebny jest chleb, mamy grzyby w chlebie, mamy zupę chlebową i... A, czyli trzy rzeczy. No, trzy rzeczy są potrzebne. Ale i tak, najbardziej no to lager schodzi. To trzeba przyznać. Dobra, klienci się powoli schodzą. Mam nadzieję, że trochę pieniążków tutaj zarobimy. I teraz musimy co? Powitaj hrabinę w karczmie. Rzeczywiście, jest hrabina. O, holender. Witaj, hrabino. Witajcie, karczmarzu. Nazywam się Elisa Devon. Jak widzę, stwórca utrzymuje was w dobrym zdrowiu, czego niestety nie można powiedzieć o waszej karczmie. Słucham? Spodziewałem się czegoś więcej, szczerze mówiąc, ale przynajmniej okolica jest urokliwa. Dufam, że mój pokój jest już przygotowany. Co za sukwa, no kurde bele, co to ma być? Twój pokój jest gotowy, hrabino, witajcie, jaśnie pani. Ludzie w całym królestwie mówią o waszym pięknie, ale żadna opowieść nie zdoła opisać tego, co widzę przed sobą. O, dobra, podlizujemy się. Cholera, porażka! Cóż, trudna sztuka prawienia komplementów. Tym, którzy są wyżsi stanem, jest odrobinę bardziej skomplikowana niż żelanie pija i wycieranie stołów. Ale prawie doceniam tę próbę. Prawie. A teraz mów, karczmarzu, czy mój pokój jest przygotowany? Tak, jest gotowy, kurwa. Do pokoju. Mam nadzieję, że znajdę go w godnym hrabiny. Znajdę go godnym hrabiny. Tak, że znajdę go godnym hrabiny. Idę odpocząć, karczmarzu, porozmawiamy później. Eluwina, no idź tam, wynajmij. Dobrze, że jestem wciąż piękna. Co? Dobrze, że jestem wciąż piękna? Co bym zrobiła, żeby być młodą i piękną? Dobrze, że jestem wciąż piękna. Widzę, że mój pokój jest gotowy. No powiedziałem ci, że pokój jest gotowy. Podoba się? Jest funkcjonalny, tak, tak. Mogło być gorzej, tak sądzę. Ale mocniejsza relacja, dobra. Przekonuję się tutaj, szybka bajera i farafa. Dobra, czy chcecie czegoś jeszcze? To nie ten głos. Dobra, czy chcecie czegoś jeszcze? Może, hrabino, brakuje wam czegoś konkretnego w pokoju? Może coś z mojej ukochanej Sambry. Jakaś dekoracja, która będzie mi przypominać piękno południa. Czy mógłbyś dla mnie zdobyć coś takiego, drogi karczmarzu? No, mógłbym, nie ma sprawy. Zdobyć dekorację Sambry, kurwa, jak ja to zdobędę. Aha! Alun, sambryjski dywan, dawaj po ten dywan, kurwa, zapierdzielaj, Alun. To nie, Alun to nie jest wujaszek, ale jeden z nich, dobra, idzie. Parobasa wysłaliśmy, żeby dywan mi przywiózł z południa. Dobra, elegancko, jak tam, ona jest w swoim pokoju? Nie jest, czemu ona nie jest w swoim pokoju? O, idzie do swojego pokoju, dobra, idealnie. I co, mamy to? Tak, mamy to? Pokaż. Jest! Dywan Sambry, dawaj ten dywan, kurwa. Tutaj postawimy, o. Tutaj. Hits. O, hrabina będzie zadowolona. Piękny dywan, o. Och, ten kolor, ta jakość materiału. Pięknie. Widać, że dzieło sambryjskiego mistrza, prawdopodobnie z Ragossy. Można poznać po delikatnych, złotych motywach. Jestem przeszczęśliwa, karczmarzu. Dzięki ci za to, pokój jest teraz idealny. Czy potrzeba wam czegoś jeszcze? Czy wszystkie kobiety Sambry są tak... Sukces! Tak podobne do morskiej fali, piękne, silne, wciągające w głębinę. Dawaj, bajera musi lecieć. O, jest pod wielkim wrażeniem mojej bajerki. No, a jak? Och, umiesz sprawić, że dziewczyna się zaczerwieni, karczmarzu. W mojej młodości w gambecie, gdy tańczyliśmy na ulicach, piękni chłopcy, piękne dziewczęta, ale to przeszłość. Skupmy się na teraźniejszości. Czy potrzeba wam czegoś jeszcze? Zgłodniałam od tego całego gadania. Czy mógłbyś poprosić swojego kucharza, żeby przygotował mi coś do jedzenia? Coś lokalnego, jakiś specjał z tych okolic. Jovervale, a może coś z Uttermarchii?
Jesteśmy w końcu tak blisko granicy, gdzie mogę znaleźć przepis na coś takiego. Cóż, to zależy, co byś chciał dla mnie przygotować. Coś lokalnego, stąd coś przyrządzimy, no. Coś lokalnego. Dutral. Cudownie, wyślij swojego kucharza na zachód do Dutral. Słyszałem, że miasto w końcu staje na nogi po wielkim pożarze, który je zniszczył. Jestem pewna, że tamtejsi kucharze mają coś do zaoferowania. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy, wysyłamy kucharza tutaj. Targ przy starym mieście. Hinrich, kluski z mchem. Brzmi smacznie. Kurwa, to jakieś ziemniaki są potrzebne. Czosnek chyba. O cholera. Ja będę musiał magazyn. O! Ty co to za jeło przebrane za sowę? Brakuje mi wiatru we włosach. Mejlan. Dzień dobry, karczmarzu. Nazywam się Mejlan i mówię w imieniu kurierów. Dowiedzieliśmy się, że przeklęta żmija Elisa Devon pomieszkuje w twojej karczmie. Czy to prawda? Pytam, bo możesz nie zdawać sobie sprawy, z kim masz do czynienia. Hrabina jest moim gościem tak samo jak wy. Biznes. Mam na pięku z tą żmiją Devon już od jakiegoś czasu i pozwól, że ci powiem jedno, nie lekceważ jej. Na pięku? W jakim sensie? Polityczna pozycja kurierów jest niestabilna, odkąd pamiętam. Zmarły król Owen traktował nas dobrze i szanował naszą autonomię. Niestety od jego śmierci wielu możnych zdobywa więcej i więcej wpływów. I niektórzy z nich otwarcie mówią, że chcą nam odebrać nasze gryfy wraz z wolnością. Co do tego wszystkiego ma hrabina? Jako osoba publiczna zaangażowana w dworskie intrygi i politykę, ona również marzy o dniu, gdy szlachta przejmie nasze gryfy. A jako, że my pragniemy pozostać wolni, rozumiesz, czemu nie lubimy tej żmii. Kurde, ciężkie tutaj opcje dialogowe. Ciężkie, nie wiem co powiedzieć. No jest potężną i niebezpieczną kobietą. To brzmi tak, Mysterious. Nie wiem jeszcze, jaki jest twój cel i rola w tym wszystkim, karczmarzu, ale stąpaj ostrożnie, bowiem wszedłeś w niebezpieczny świat. O holender. Niebezpieczny, zaserwuj hrabinie lokalnie danie, naucz się przepisu z Dutral. Dobra, przepis z Dutral już do nas jedzie. Tylko my tutaj pieniądze musimy zarabiać, cholera, no. Musimy zarabiać pieniądze, bo... Niedobrze to wygląda, tylko 555 mama. A jak moi pracownicy? No właśnie, kurde, smutne miny, posępne miny. Wujaszek, gdzie jesteś? Masz tutaj premię, wujaszek. Na przykład tutaj, tej też damy, bo ona ma wysoki poziom. Ty, czemu ona się nie ucieszyła? 200 guldenów za... No dobra, no ich będzie, no zapłacę te 200 guldenów. Dobra. Teraz musimy zaserwuj hrabinie lokalne danie. Tylko skąd ja wezmę? Kluski z mchem. Mąka, zielenina, czosnek, ziemniaki. Skąd ja wezmę ziemniaki? Nie widziałem nigdy ziemniaków w tym. Karczmarzu, gdzie jest moje jedzenie? Jak długo mam jeszcze czekać? No kurde, nie zdążyłem nawet zamówić jeszcze. Niestety niektóre ze składników są naprawdę trudne do zdobycia. Och, proszę o wybaczenie, jaśnie pani. Nie obawiajcie się, jesteście w dobrych rękach, a posiłek będzie gotów. Lada moment, nasz kucharz właśnie kończy gotować. Cicho, tu się pracuje, kobieto. Posiłek będzie gotów, gdy będzie gotów, a nie chwili wcześniej. Dawaj tutaj zastraszanie. Sukces. Ach, rozumiem, mimo to, jeśli będą pojawiać się dalsze problemy, mam nadzieję, że jesteście gotowi sami wyhodować składniki. No, słucham? Jeśli nie jesteście w stanie sprowadzić odpowiednich składników, radzę zakasać rękawy i wyhodować je samemu. Nie przyjechałam całej tej drogi, żeby teraz je spróbować lokalnego jedzenia i nie planuję stąd ruszyć bez niego. Kurde, ziemniory trzeba wyhodować. No, to będziemy grządki hodować, ale najpierw musimy zarobić odpowiednie pieniądze. Kurde, to tutaj sporo się wydarzyło w takim razie. No, czyli następną fazą naszego rozwoju będzie tutaj, będziemy stawiać grządki. Postawimy kilka grządek, będziemy tam hodować ziemniaki, cebulę, czosnek, te wszystkie takie rzeczy. I musimy poszerzyć naszą salę z sypialnią, bo tutaj naprawdę dobry biznes się robi na wynajmowaniu tych łóżek. Ja bardzo często widzę, że całe 5 łóżek jest wynajęte. No, tutaj musimy rozbudować koniecznie. To rozbudować tak, żeby tutaj kolejne 5 łóżek dla pracowników. Rozbudować salę, rozbudować... O kurde, co to za kmieć? Miłość, honor i chwała.
Miłość, honor i chwała, witajcie karczmarzu. Niech bestie ze strachu wyją, a bandyci po krzakach się kryją, albowiem ja, Alster od Wieryby, przybyłem. Jako, że przyświeca mi cel chlubny, a przygoda do chwały prowadzi, nie mogę pozostać w waszej karczmie długo. Ale, moi towarzysze zdradzili mi, że piękna kobieta mieszka w twym przybytku. Jak wiadomo, jeśli błędny rycerz napotyka na swojej drodze piękną kobietę, pięknej kobiecie zaoferować swoje usługi musi. I stąd też zawitałem w waszej karczmie. Co za gościu w ogóle? Nie, pewna jaśnie hrabina zamieszkała w mojej karczmie, ale niestety wątpię, że mogła chcieć coś od was, drogi rycerzu. Och, musicie mówić o hrabinie Devon. O, tak, hrabina Devon. Hrabina, powiadacie? Jeszcze lepiej, natychmiast prowadźcie mnie do niej, drogi karczmarzu, ażebym mógł zaoferować jej potężne ramię, Alster od Wieryby. Ja jebę, to jakie to jest dobre. Och, wydaje mi się, że nie powinniśmy zwracać głowy takiej damie jak ona, jak sobie życzysz, wynocha włóczęgo, nie przeszkadzaj hrabinie. Nie no, gość wygląda legit, nawet ma ten, nazywa się Dwie Ryby i ma siatkę rybacką tutaj jako taki, nie wiem jak to się nazywa, poncho. Jak sobie życzysz? Mocniejsza relacja z Alstero. Och, ty wy karczmarzy i prowadziliście ze sobą coś. Raczycie wyjaśnić tę sytuację? Jaśnie pani, pozwól mi przedstawić Alstero Dwie Ryby, przedstawiciela błędnych rycerzy. O nie! Kurde, dupeczce się to nie spodobało. Karczmarzu, wydaje mi się, że założenia prywatnego pokoju wykluczają się z przyprowadzania do mnie byle łachudry. I chociaż doceniam towarzystwo przedstawicieli potężnych frakcji, natychmiast mi go stąd zabierz razem ze sobą. Won! O cholera. Chyba nie jest zadowolona. Bez obaw, drogi karczmarzu, najważniejsze, abyście przekazali hrabinie, że jeśli tylko będziemy w tarapatach, Alstero Dwie Ryby oraz błędni rycerze przybiegną jej na ratunek. Szybcy jak szalona rzeka i potężni jak tajfun, co obali każdy mur. No dobra, niech i tak będzie. Kurde, jak tu się fabuła zaczyna rozwijać. Myślę, że starczy na chwilę obecną. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. Ja się wkręcam w tą całą historię tytanowego Jacka, jego karczmy i bohaterów, którzy się w niej pojawiają. A, i pamiętajcie, że bardzo fajne bluzy z kapturem cieplutkie Dobro Team na sklepie są dostępne. www.dobrodziej.shoplo.com. Link znajduje się w opisie. Elo!